Przerwa świąteczna dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kobylej Górze może potrwać nieco dłużej. Okazuje się, że za sprawą głupiego i nieostrożnego żartu mogło dojść do nieprawdopodobnej tragedii. Na miejscu pojawiły się karetki i policja. Jeden z uczniów rozpylił gaz, było naprawdę niebezpiecznie. Przerwa świąteczna dla 15 dzieci skończy się pod opieką lekarzy. 250 uczniów ze szkoły podstawowej w Kobylej Górze musiało zostać ewakuowanych z budynków, a wszystko za sprawą głupiego żartu 17-latka. Co się wydarzyło w Kobylej Górze? Przerwa świąteczna dla dzieci nie będzie radosna, gdy 17-latek rozpylił gaz pieprzowy na sali, zrobiło się niebezpiecznie. Natychmiast ewakuowano z budynku wszystkich uczniów i pracowników. Na miejscu pojawił się ambulans. Okazało się, że opieki lekarskiej potrzebuje aż 15 z uczniów. Dzieci otrzymały ją na miejscu, jednak rodzice muszą wciąż uważać na swoje pociechy, które teraz, zamiast cieszyć się świąteczną atmosferą, będą wspominały traumę. Siedemnastolatek rozpuścił gaz podczas szkolnych jajsłek. To właśnie wtedy w jednej z sal, gdzie zebrały się wszystkie osoby, nastolatek postanowił zrobić głupi żart. Okazuje się, że jego czyn mógł się skończyć tragicznie. Z ustaleń lokalnych dziennikarzy wynika, że odpowie za narażenie osób trzecich na uszczerbek na zdrowiu. Został już przesłuchany przez policję, jednak z zeznań nauczycieli wynika, że z chłopcem już od dawna były problemy. Nie wiadomo, dlaczego nikt nie zareagował w porę i wcześniej nie usunął ucznia ze szkoły. Co zrobić po zatruciu gazem pieprzowym? Chociaż służy do samoobrony, okazuje się, że nierzadko może być także narzędziem w rękach nieświadomej konsekwencji osoby. Głupi żart bądź nieuzasadniony atak mogą poważnie wpłynąć na nasze zdrowie. Co zrobić w sytuacji, gdy zostaniemy zaatakowani gazem pieprzowym? Specjaliści ostrzegają, abyśmy na padnięcie nie wpadali w panikę. Jeśli zostaliśmy zaatakowani sprejem w twarz, możemy spróbować przemyć skórę wodą lub mlekiem. Wtedy złagodzimy pieczenie i zneutralizujemy środki toksyczne zawarte w gazie. Samoistnie działanie ustąpi po godzinie. W międzyczasie musimy przede wszystkim zachować spokój i nie dotykać rozognionego miejsca. Chociaż ból będzie szczególnie dotkliwy, warto uzbroić się w cierpliwość, aby finalnie nie pogorszyć swojej sytuacji.